Witam jeszcze raz wszystkich. Pomodlę się i zaczynamy. Dobra? Kontrola czasu. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękujemy, Panie, za to, że możemy tu być, słuchać Twojego słowa, Panie Jezu. Panie Jezu, ja Cię proszę, Panie Jezu, pobudź nas, Panie Jezu, żebyśmy te słowo mogli wypełniać, Panie Jezu, w 100%, Panie Jezu. Chwała Ci, niech będzie i cześć. Amen. Amen. Tytuł mojego kazania, jak ktoś czytał na Facebooku, zainwestuj z zyskiem. Każdy z nas lubi inwestycje, jak wie, że może na nich zarobić. Wiecie, kiedy pomyślałem, zazwyczaj jest tak, że tytuł wpada ostatni, bo nad kazaniem się pracuje, że tak powiem, od ubiegłej niedzieli. Gdzieś tam Pan Bóg wkłada pewne rzeczy i modli się o nie, a tytuł to jest ostatnia rzecz, którą człowiek niestety musi gdzieś zrobić i to mi chyba sprawia najwięcej problemu. Wymyśleć tytuł do kazania, żeby było to na internecie. Ale jest tytuł taki. Każdy z nas chce inwestować i na tym zarabiać. Nikt nie chce nigdy być stratny. I kiedy myślałem o tym, przypomniała mi się pewna historia, przygoda, którą mogłem obserwować jakiś tam okres czasu. Kiedy ożeniłem się z moją oto piękną żoną i poszedłem do pierwszej pracy. Zacząłem pracować w firmie budowlanej, która sprzedawała towar budowlany. I wiecie, rozwoziłem po całej okolicy towar, rozmawiałem z klientami, wiecie, dostarczałem im to dachóweczka, to porotermik, to pustaczek, to ceramika. Wiecie, wszystkie takie rzeczy budowlane. Ktoś sobie coś tam wymyślił, myśmy mogli to zorganizować, to myśmy mu po prostu to sprzedawali. I wiecie, po około 5-6 latach pracy zmieniłem pracę. Poszedłem do firmy, gdzie wsiadałem w auto z napisem GLS i rozwoziłem paczki. A że znałem tą akurat dzielnicę, w której rozwoziłem towar budowlany, zbieg okoliczności, rozwoziłem paczki po domach, które jeździłem budować, które dowoziłem towar, żeby te miejsca były budowane. I wiecie, niektóre budynki po jakimś tam czasie, czasami mijało od tego 5 lat, od początku inwestycji do momentu, kiedy przychodziłem z paczką mówić: dzień dobry, kurier, przywiozłem panu paczkę i wręczałem, widziałem różne rzeczy. Niektóre domy dalej nieskończone. Schody tylko wylane betonem, ogrodzenie, siatka już zardzewiała, bo była położona byle jaka, taka tylko żeby ogrodzić. W środku nie zawsze skończone, brakuje tu płytek, tam brakuje lustra, które planował. Wiecie, i czasami inwestycje były kompletnie niepokończone. I dzisiaj przed kazaniem zaczynałem sobie przypominać, dlaczego tak się stało. I wiecie, ktoś by powiedział, a źle chłop obliczył siano, które miał na tą inwestycję i mu się nie udało. I chcę wam powiedzieć, tak, byśmy to uprościli, tak było. Ale był pewien czas w Polsce, bardzo taki duży boom budowlany, nie wiem, czy kojarzycie. I ja wam powiem, pustak szedł na pniu, on się sprzedawał, jak jeszcze w fabryce go nie wyprodukowali. I on był już sprzedany. A cena tego pustaka, zanim przyszła do nas na plac, na hurtownię, się zmieniała już 3 razy. I wcale w dół nie szła, tylko w górę. Czyli człowiek, który planował budowę, zrobił sobie pewien kosztorys, pewien plan i chciał zbudować swój wymarzony dom, zaplanował, że załóżmy pewne elementy prac będą kosztować tyle, 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 a one czasami się zwiększały o 100%. Czyli jak miał kupić towaru na wykończenie dachu za 12 tysięcy, okazywało się, że ten sam towar, ta sama sprawa, z miesiąc później jest w stanie kosztować 24. Wiecie, to były rzeczy, które nawet my, handlujący towarem,
nie byliśmy w stanie przewidzieć. Wtedy cieszyliśmy się, jak ktoś miał towar w depozycie i poprosił nas, żeby oddać pieniądze. Bo wiecie, oddawało mu się pieniądze te, które zapłacił miesiąc wcześniej, a dzisiaj ten sam pustaczek szedł 2 lub 3 razy drożej. I różnicy nikt nie obserwował marży, którą się narzucało. Tak było dobrze, ale tak to galopowało i tego nie był w stanie nikt obliczyć. I kiedy pochylałem się nad Słowem Bożym, ja wiem, że część z was powie, czytałem tytuł kazania i w sumie zajadę do zboru i pastor nie powie mi nic nowego. Marek, nie powiesz mi nic nowego. Ja wszystko wiem w tym temacie. Wiem, w co inwestować, wiem, jak inwestować. I powiem ci, nawet się możesz nie mylić. Ale chcę ci zadać pytanie, czy rzeczywiście to robisz? Czy rzeczywiście to robisz? Więc będę szedł śladami Biblii i chciałbym, żeby każdy z nas, kto słucha tego, co będzie dzisiaj mówione, weryfikował to ze swoim życiem i prosił, żeby Duch Święty mówił do niego. Tak? Bo tylko wtedy Słowo Boże ma sens w twoim życiu. A jeżeli tak do tego nie podejdziesz, to chcę ci powiedzieć, stracisz 40 minut, może mniej, może więcej, nie wiem, swojego życia. Więc o co? Dobra, zaczynamy. Chcę dzisiaj zacząć od pewnego fragmentu ze Słowa Bożego. Jest zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale. Od 6 czytamy. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich języki, albowiem nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi. I przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Moi kochani, przeczytałem fragment ze Słowa Bożego. Wiecie, kiedy Pan Bóg wstępuje na ziemię i miesza języki ludziom, to było podczas momentu, kiedy oni powzięli w swoim sercu plan budowania wieży. Wiecie, wieży Babel. I co w tym fragmencie wyczytujemy? Wyczytujemy, że Pan Bóg stwierdza, że powzięli pewien plan. Ba. I może im się on udać. Wiecie, mnie ta historia zastanawiała praktycznie od dziecka. Na koniec wymienię wam parę osób w moim życiu, które miały pewne znaczenie dla mojego jakby rozwoju. Wiecie, ta historia miała wpływ na mnie od dziecka. Zastanawiałem się nad jednym. Dobry Bóg, w końcu ludzie w jedności działają. Wyobraźcie sobie, mają plan zbudować ogromną wieżę aż do nieba, w jedności. Wiecie, robią cegły z gliny, wypalają je. Robił ktoś kiedyś na budowie z was? Ręka do góry. Moi kochani, jak przez cały dzień nosisz cegły, nie musisz nimi nic robić, wystarczy, że je nosisz, to jak idziesz do domu, to twoje ręce pierwsze co muszą się przyzwyczaić do tego towaru. I zazwyczaj są odciski, krew i zdarta skóra. I nie ma żartów.
I choćby nie wiem, kto jak do tego technicznie podchodził. Jeżeli ci się na łapach nie zrobi coś twardego, jeżeli twoje ręce się do tego nie przyzwyczają, to chcę ci powiedzieć, jakby było tak, jak za pierwszym dniem twojej pracy na budowie przy cegle, to po 5 rezygnujesz z pracy. Ale to się zmienia. Wiecie, oni bardzo ciężko pracowali. I było widać ich determinację, że te pierwsze dni ciężkiej pracy, gdzie naprawdę krew leciała z dłoni, przy wyrobie cegły, przy tym smrodzie, który tam miał miejsce, bo zamiast zaprawy używali smoły, to oni byli tak zdeterminowani, że mogło im się to powieść, udać, że ta sytuacja mogła się udać. I Pan Bóg mówi w tej sytuacji tak, musimy coś z tym zrobić, musimy im pokrzyżować te plany. I dlaczego mnie to zastanawiało? Wiecie, fragment w Biblii, niewiele takich jest, gdzie ludzie umieją się zjednać w jednej sprawie, jedną myślą, jednym zaangażowaniem, żeby osiągnąć swój cel. Żeby osiągnąć sukces. Żeby zainwestować swoją pracę w coś, co będzie trwałe. Żeby zainwestować swój czas, swoje pieniądze, swoje życie w coś, co się nie zmieni, co będzie trwało. Moi kochani, ja wiele razy w życiu myślałem o tym, żeby takie inwestycje poczyniać, żeby nigdy nie być stratnym. Nie wiem, ile z was inwestowało pieniądze, na przykład w walutę. Zmieniało, taka waluta, śmaka waluta, żeby mieć zysk, żeby wyprzedzać system, żeby unikać strat, chcąc, nie chcąc, chcę ci powiedzieć, czy ja, czy ty, każdy z nas, gdzieś tam z tyłu głowy ma jeden cel. Nie być stratny. Nie być stratny. I chcę wam powiedzieć, to nie jest złe. Wiecie, to nie jest złe. Jeżeli ty nie chcesz być stratny, to nie jest złe. Tylko pytanie, czy jesteś w stanie dzisiaj zrozumieć, co to jest strata. Czy pytanie dzisiaj jest takie, czy jesteś w stanie zrozumieć, co to jest strata, a co to jest zysk? Czy jesteś w stanie sobie na to szczerze odpowiedzieć? Czy może całe życie mówisz, że ty masz tylko i wyłącznie zysk, że ty jesteś taki świetny, że masz zysk, ale jak kładziesz się spać, to wiesz, że masz tylko proch w ręku, który się dmuchnie i go nie będzie. I on jest nic nie warty. Ale wszyscy cię klepią w ramię, że jesteś świetny, obrotny, masz świetny biznes, kręci się, jest wszystko fajnie, masz mnóstwo przyjaciół, którzy cię kochają, bo dajesz im pracę, bo zawsze dbasz o ich problemy. Jest świetnie. A ty wiesz, że tylko drobny podmuch wiatru i z tego nie będzie nic. Moi kochani, więc chciałem zacząć taką historią, gdzie Pan Bóg przychodzi i mimo to, że ludzie działają w jedności, ciężko pracują. I chcą osiągnąć jakby cel, chcą zainwestować w coś, co będzie trwałe i będzie sięgać nieba. Okazuje się, że im mimo tego wszystkiego, mimo zaangażowania, mimo tego, że ten plan był świetny i by się powiódł, jednak się nie udaje. Ale otwieramy kartę Biblii w troszkę innym miejscu, gdzie
Pan Bóg chce pokazać inwestycje w budownictwo, gdzie na pewno się udaje i na pewno Pan Bóg błogosławi. To jest psalm 133. Ten psalm był czytany już z tego miejsca. Ten psalm był czytany już z tego miejsca przez Piotra. Ten psalm był czytany już na grupie. I wiecie, koło tego psalmu nasz zbór jakby często gdzieś tam krążył. I powiem wam, zacząłem takimi słowami, że bywa tak, że przychodzisz na nabożeństwo, wiesz jaki tytuł i mówisz, kurczę, przecież wiem, o czym będzie kazanie. Chcę wam powiedzieć, że około 31 lat słucham świadomie kazań. Oddałem życie Panu Bogu 28 lat temu. Świadomie to zrobiłem. Ja wam powiem, kazań słuchałem różnych. Różnych. A kiedy oddawałem życie Jezusowi, a kiedy oddawałem swoje życie Jezusowi, to pastor, który mówił je, mówił najprostsze rzeczy na świecie, które kompletnie żadnej filozofii, ani żadnej treści dziwnej nie miały, tylko miały jedną treść. Jeżeli nie chcesz zmarnować życia, to jest tylko jedno rozwiązanie. Oddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli dzisiaj nie chcesz zmarnować swojego życia, nie chcesz zmarnować swojego czasu, nie chcesz zmarnować już ani sekundy w życiu, to jest tylko jedna treść. Oddaj życie Jezusowi Chrystusowi. Moi kochani, ale chciałem się skupić nad psalmem, który Pan Bóg mi pokazał. 133. Pieśń pielgrzymek Dawida. O jak dobrze i miło, kiedy bracia w zgodzie mieszkają. Jak to jest cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgający brzegu jego szat. Jest to jak rosa Hermonu, która spływa na górę Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieków. Moi kochani, kiedy przeczytałem ten psalm, zacząłem się zastanawiać nad nim. Zacząłem kolejny raz w życiu myśleć na temat tego psalmu. Ja wiem jedno. Możesz znać całą Biblię, możesz ją znać na pamięć, możesz znowu wyjść i być niezaskoczonym kazaniem. Ale wiem jedno, jak nie pozwolisz Duchowi Świętemu na to, żeby zrobił pracę w twoim sercu, to tak będzie przez całe życie i się nic nie zmieni. To tak będzie przez całe życie i się nic nie zmieni. I chciałem ci dzisiaj się skupić na tym psalmie. Pamiętamy historię wieży Babel, gdzie ludzie budowali w jedności, wykonywali ciężką pracę w jedności i nawet Pan Bóg stwierdził, że może im się to udać. Więc trzeba zainterweniować. Pytanie, dlaczego? Dlaczego Panu Bogu zależało na tym, żeby zainterweniować, żeby budowa wieży Babel się już zakończyła, żeby nie miała miejsca? I czytamy psalm 133. Jest pokazane to, na czym Panu Bogu naprawdę zależy. I pisze tak, jak dobrze i miło, kiedy bracia w zgodzie mieszkają, żyją, są przy sobie. I tak się zaczyna ten psalm. I moi kochani, i potem jest mowa o czymś pięknym w naszym życiu. O czym, co Pan Bóg chce wylać na twoją głowę każdego poranka. To jest olej. I wiecie, w Biblii symbolika oleju, każdy z nas wie, jakie ma znaczenie. Wiecie, oleju się używało do tego, żeby kogoś namaścić, pobłogosławić.
I to była wyjątkowa chwila, kiedy się brało olejek i szło namaścić kogoś na coś, na proroka Izraela. I wiecie, namaszczało się takiego proroka i ten prorok przyszedł i powiedział proroctwo do Izraela. I poszedł. I 30 lat nie było słychu, ani widu. I co? I myślicie, że on dalej nie jest prorokiem, bo o nim nie słychać? Olejek Boży ma taką moc, że jak cię namaści, to choćbyś nie wiem, co myślał, to jesteś namaszczony. Jezus Chrystus ma taką moc, że jak cię namaści, to choćby nie wiem co, to będziesz namaszczony. I choćby nie wiem co przyszedło ci do głowy i choćby nie wiem, jaki pocisk diabeł albo jakiejś sztuczki encepence użył, że tak powiem, nie tak jak Seba, użył dla twojego życia, to chcę ci powiedzieć, krew Jezusa Chrystusa jest mocniejsza od czegokolwiek, bo to ona namaszcza dzieci Boże. Amen. I tu jest mowa, że ta oliwia spływa na brodę, aż po kraniec szat Arona. Więc możemy myśleć sobie tak. Panie Jezu, ale Aaron to był wyjątkowy kapłan, więc jasne, ja rozumiem. Ty mówisz do wyjątkowego kapłana. Przecież ta oliwa to nie jest na moje życie. Przecież ja jestem zwykłym, szarym człowiekiem. Ja dobrze mówić nie umiem. Ja, jak mnie ktoś zapyta o Jezusa Chrystusa, to ja to tak kalecznie mówię, że to się nie nadaje do niczego innego. I wiecie, kiedy czytałem ten psalm, zastanowiło mnie następna rzecz, która znowu pisze tak. Jest to jak rosa Hebronu, która spływa na górę Syjonu. I moi kochani, zacząłem się zastanawiać nad tym, co to jest ta góra Hebron i Herman, sorry, będę mylił, więc wybaczcie mi, i góra Syjonu. I wiecie, kiedy myślałem o tej górze Hebron, zacząłem wertować pewne rzeczy. Hebron, dobrze mówię? Hermon. Dobra, Hermon. Hermon. Dobra, muszę zapamiętać. I o tej górze Hermon szukałem pewnych rzeczy, co się wydarzyło przy tej górze. I zacząłem o tym myśleć. I Pan Bóg mi pewne rzeczy zaczął pokazywać. Oprócz tego, że to jest pewna góra wyznaczająca granicę ziemi obiecanej na północy i ma ogromne znaczenie dla ludu wybranego, że to jest granica, to jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli czytamy Słowo Boże jako chrześcijanie, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy byśmy wzięli Ewangelię Marka 16 rozdział, Marka 8, a Mateusza 16, pod tą górą wydarzyła się bardzo szczególna rzecz. Tam pierwszy raz padły słowa do Jezusa: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Tam pierwszy raz pod tą górą objawione było to, po co Pan Bóg przyszedł. Tam pierwszy raz pod tą górą było objawione to, że Bóg jest Chrystusem, czyli pomazanym przez Boga. On został posłany po to, i pomazany na to, żeby oddać swoje życie za ciebie i za mnie. I nikt go nie oszczędzał. Nikt mu nie klaskał, jak tam umierał na krzyżu. Wiecie, tam się cieszyli wszyscy z tego, że on umarł. Nie byli świadomi tego, że on umarł za ich grzechy. Nie byli świadomi tego, że tam się stało coś wyjątkowego, że on umarł za moje grzechy. I wiecie, i ona spływa, ta rosa, na górę Syjon. Wiecie, i od razu
pomyślałem o górze Synaj. Kojarzycie? Dwie góry, bardzo podobne. I popatrzałem, co oznacza góra Synaj w Biblii. Tam przyszedł Mojżesz i dostał 10 przykazań. I patrzałem, Boże, i to była góra, gdzie Pan Bóg zstępował. I to była góra, gdzie Pan Bóg przychodził i miał bliską relację z Mojżeszem. Ale tu jest mowa o innej górze. Tu jest mowa o takiej górze wyjątkowej i takiej szczególnej górze, na której była wybudowana świątynia. A tam Pan Bóg już mieszkał. I to była taka różnica, że jeżeli ty chcesz inwestować w życiu w coś, co ma sens, w coś, co ma miejsce, to ty musisz się skupić nad tym tylko i wyłącznie. Ktoś mi powie tak, ale Marek, praca jest ważna w życiu, przecież ona daje chleb. Tak, praca jest ważna w życiu, przecież bez pracy nie ma kołaczy. Kto nie pracuje, niech nie je. Zgadzam się z tym. Zrób wszystko, żeby zapewnić twojej rodzinie byt. Postaraj się wszystko zrobić, żeby twoja rodzina nie cierpiała głodu. Jeżeli jesteś głową rodziny, tak, jesteś za to odpowiedzialny. Jeżeli się od tego migasz do tej pory, to chwyć się za ręce, podkasaj rękawy i zasuwaj do roboty. Nie ma leni w Kościele Bożym. Nie lenimy się. Ale ważną rzeczą jest, że jeżeli ty w życiu nie chcesz być stratny, jeżeli ty w życiu chcesz inwestować w coś, co jest trwałe i ma sens, to chcę ci powiedzieć jedno, musisz zrobić wszystko, żeby na samej górze twojego serca zamieszkał sam Chrystus. Żeby na samej górze twojego serca zamieszkał Chrystus, a nie tylko przychodził z informacją od czasu do czasu. A nie tylko czasami zawitał, bo ewentualnie odwiedzę sobie nabożeństwo i wyjdę i powiem, a znowu mi powiedzieli, to samo w sumie wiem, straciłem czas. Chcę ci powiedzieć, nabożeństwo nie jest od tego, że przychodzisz, wysłuchasz pastora, pomacha rękami, pochodzi trochę na scenie, trochę się zrobi śmiesznie, wesoło. Czasami coś powie, że można się schować pod krzesło, a czasami nie. Wiecie, to nie jest scena kabaretu. Nabożeństwo to jest miejsce, gdzie Duch Święty powinien zmieniać twoje życie. Nabożeństwo to jest miejsce, gdzie Duch Święty wykonuje pracę. I to nie idę z żoną, żeby posłuchała kazania, bo się musi zmienić. Tylko, wiecie, dzisiaj zrobiłem taki test. Przygotowywałem się do kazania. Przepraszam, muszę to żoną powiedzieć. Zrobiłem taki test, wiecie. Żona wstała z łóżka, już się tak troszkę ogarnęła. Widzę, że łapie, kontakt z bazą jest, wiecie. Podchodzę i wiecie, i takie pytanie zadałem tak szybko, żeby dostać szybką odpowiedź, bez tam jakichś filozoficznych odpowiedzi. Mówię, kochanie, trzy rzeczy, za które mnie cenisz. Moja żona... Pierwsze zareagowała, coś ty oszalał, tak z rana. Potem powiedziała jeszcze kilka innych epitetów, ale w końcu powiedziała parę rzeczy. Nie powiem, jakich rzeczy. Nawet pozytywne były. Ale czasami dokładnie nasze życie potrzebuje pewnych testów. Wiecie, i musimy pewne sobie zadać pytania. Bo możemy wszystko wiedzieć. Możemy doskonale przewidywać każde kazanie po każdym tytule i nawet znać odnośniki Biblii, które będą dzisiaj użyte. Ale rosy, która spływa, w twoim życiu nie będzie. I będziesz
spieczone jak głaz. I słońce będzie dawać po obrzeżach Twojego serca tak, że ciężko będzie z tym żyć. Moi kochani, a jeszcze jedna rzecz. Żona dzisiaj mi da popalić, ale to spoko. To jeszcze małe piwo. Przeżyję, jak nie dostanę odbiadu. Są inne rzeczy w Łodzi tam. Dobra, jedziemy. Wiecie, jeżeli ktoś jest w małżeństwie i ono jest jakiś tam czas, przyjmijmy 15, tak? To jest taka data, powiedzmy, że jeszcze jest 15, dobra. I ono trwa 15. Pewne rzeczy w tym małżeństwie się zmieniają. W relacji pewne rzeczy się zmieniają. Chcąc, nie chcąc. Tak jest. I wiecie, co zauważyłem najbardziej brutalnego i strasznego? To każdego dnia, jak obok siebie jesteśmy w stanie przejść obojętnie. Jak jesteśmy w stanie przejść koło siebie obojętnie. To jest najstraszniejszy moment. Jak wstaję, mijam się z żoną i nawet nie zwróciłem na nią uwagi. Wiecie, i wtedy w mojej głowie, co się dzieje? A ja wiem, że taki stan może mieć miejsce miesiąc, dwa, rok, 10. I to jest tragedia. Jeżeli taki stan, że przechodzisz koło osoby, którą kochasz obojętnie i już nie ma rosy, która ożywia cię o poranku, już nie ma tego, wiecie, pięknych rzeczy o poranku, że jak miło cię widzieć, kochanie. I diabeł zawsze coś robi w tym momencie. Uwierzcie mi, to są momenty, w których diabeł wchodzi. I już nie ma miłych słów, nie ma komplementów. Przecież wszystko robimy tak, jak trzeba. Ja chodzę do pracy, ty się zajmujesz domem. Wiecie, wszystko jest poukładane, już jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni i tak znudzeni. I mamy tego tak serdecznie dość. Ale nawet nie jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, bo przecież wszystko jest dobrze. Przychodzi moment, kiedy pójdziesz z kolegą na spacer i po drodze spotkacie znajomą tego kolegi i się zapoznacie. A ona przez 30 sekund powie ci tyle miłych rzeczy, tyle pięknych rzeczy o tobie, że twoja żona przez ostatnie 10 lat tego nie powiedziała. Przepraszam, że mówię żona, wiecie, ale ja chłop jestem, to ja będę mówił o żonie. Jakby moja żona tu stała, to by mówiła o mężu, normalna sprawa. Wiecie, że przez 30 sekund ta obca ci kobieta powie ci więcej rzeczy niż twoja żona przez ostatnie 10 lat. I w twojej głowie powstaje myślenie. I w twojej głowie zaczyna się pewna praca. Inwestycja 15 lat życia. Przez 30 sekund została zaburzona. Inwestycja twojego życia, 15 lat twojego życia, przez 30 sekund, przez obcą osobę została zaburzona. Chcę ci powiedzieć jedno. Jeżeli Pan Bóg nie będzie mieszkał w twoim sercu i nie będziesz miał z Nim codziennej, żywej relacji, jeżeli to Słowo Święte, które tutaj mamy, nie mieszka w naszym sercu każdego dnia, nie czytamy, nie wertujemy tych kart z pasją, żeby Duch Święty do nas mówił każdego dnia, to chcę ci powiedzieć, 30 sekund może zaważyć na 30 czy w przypadku 28 latach mojego życia z Bogiem. 30 sekund i się zrobi bałagan. Ja wierzę w wspaniałego Boga, że Pan Bóg może wyciągnąć. Ale ta cała praca, którą do tej pory wykonałeś, runie w gruzach przez 30 sekund.
wiecie doskonale, o czym mówię, nie? Wiecie doskonale, o czym mówię. Że łatwiej zrezygnować z tej szarej rzeczywistości, do którejście już się przyzwyczaili, niż starać się to zmienić. Niż starać się wykonać pracę, żeby zmienić, bo przecież się nie udaje. Bo jak podchodzę do mojej żony, to ona burczy. A ja mam dość tego. Ja też przychodzę zmęczony z pracy. Przecież ja też mam prawo mieć zły dzień. No co ty? Moi kochani, jeżeli ty z Panem Bogiem nie podejdziesz pod pierwszą górę i nie powiesz pod pierwszą górą, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, który umarł za mnie, to rosa nie spłynie i Pan Bóg nie zamieszka i druga góra nie będzie miała miejsca w twoim życiu, bo Pan Bóg nie będzie mieszkał w twoim sercu i obecność Bożej rosy będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy przychodzisz na nabożeństwo, posłuchasz kazania, o fajne, fajnie, dzisiaj fajnie mówił, dotknęło mnie, jest mi mile, jest mi cieplej, bo zapalił mnie tak, żeby żyć dla Pana Boga, a w poniedziałek myślisz o 30 sekundach, które usłyszałeś od swojego przeciwnika, od diabła. Myślisz o 30 sekundach i przez te 30 sekund myślisz cały tydzień, a potem się zmuszasz i znowu przychodzisz do zboru z myślą, przecież ja te kazanie znowu będę znał. Przecież ja to wyprzedzę myślowo, bo tytuł jest podany na Facebooku. Przecież ja do przodu już o tym wiem, jak to się zakończy. Pozwól Duchowi Świętemu, żeby działał w twoim życiu. Pozwól, żeby Duch Święty zmieniał to, co jest do naprawienia w twoim życiu. Będziesz mówił do końca życia, że to nie ciebie dotyczy. Że nie, to nie ja. Zadam ci jedno pytanie. Ile razy korzystałeś z tej Bożej rosy? A ile korzystałeś z wygrzewania się na słońcu? Jesteś już taki suchy, że już spękany. Że nawet jak już miską wody polejesz, to ta woda po prostu spłynie, nie wsiąknie. I od tego jest rosa. Bo ona powolutku do takiej skały wchodzi. Ona powolutku się wchłania. Bo jak wylejesz na taką spieczoną ziemię kubeł wody, to on po prostu spłynie. On się nawet nie wchłonie. I od tego jest potrzebna rosa na twoje serce. I efekt tego mamy taki, moi kochani. Wiecie, jeszcze jedna historia mi przyszła do głowy w tej chwili. Pamiętacie, kiedy Mojżesz wysyła na zwiady pierwszych zwiadowców do ziemi obiecanej? Jozue. Do ziemi obiecanej? No, słucha, Włodziu słucha dobrze. Jozue wysyła do ziemi obiecanej pierwszych zwiadowców. On im mówi, idźcie, zobaczcie, jaka tam jest ziemia. I oni przychodzą. I oni przychodzą i mówią, że jest fajna, że jest super, ale robią coś jeszcze, co akurat nie było w ich intencji, co nie należało do nich. Mówią jeszcze jedno słowo, ale tej ziemi nie zdobędziemy. Ale tej ziemi nie zdobędziemy. I z Panem Bogiem właśnie jest tak, że żeby zyskać, żeby twoja inwestycja była zyskiem, to słuchaj uważnie, co Pan Bóg ma ci do powiedzenia. Słuchaj uważnie, co Pan Bóg chce ci powiedzieć. Słuchaj uważnie, co Pan Bóg ma dla ciebie do zrobienia. Bo jak zrobisz tylko troszkę za dużo, użyjesz swojej wyobraźni, użyjesz swoich pragnień, użyjesz swojej fantazji, to chcę ci powiedzieć, Będziesz stratny. A potem będziesz się zastanawiał, dlaczego moje serce wciąż jest suche. Przecież kubeł wody przed chwilą był wylany, a
Pan Bóg mówi, to nie tkwi tajemnica w kuble wody, tylko w rosie, którą ja daję. Tylko w tej delikatnej rosie, którą ja daję każdego dnia, kiedy przychodzisz i chcesz, żebym mówił do Ciebie, kiedy przychodzisz na nabożeństwo i mówisz, Boże, bez względu, jakie ono by nie było, to ja chcę, żebyś Ty mówił do mnie. I wtedy Pan Bóg będzie zmieniał Twoje życie. Ale jak będziesz przychodził z oczekiwaniem, że ja oczekuję tego, tego czy tamtego, to chcę Ci powiedzieć, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Pan Bóg jest dobrym Bogiem, ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, że Pan Bóg wie najlepiej, czego my potrzebujemy. Pan Bóg wie najlepiej, czego Ty i ja potrzebujesz. Przez to, jeżeli masz jakieś wymagania, czego chcesz, módl się o to. Czy rzeczywiście to jest to, czego Pan Bóg oczekuje dla Twojego życia? Czy rzeczywiście to, co robisz, to jest to, czego Pan Bóg chce od Ciebie? Bo możesz robić 28 lat, a na koniec zostać z pustymi rękami. A na koniec Pan Bóg powie, do poprawki. Poproszę zespół na środek. Moi kochani, chciałbym, żeby każdy z Was, to jest moje marzenie, żeby każdy z Was inwestował w to, czego rdza nie zjada, ani mól nie podgryzie. Wiecie dlaczego? Bo nasze nabożeństwo będzie się składać ze świadectw i z chwały Bożej. Ja nie będę musiał się męczyć, a nowi ludzie będą przychodzić i będą płakać i mówić, jak wielki jest Bóg i oni też chcą zmienić swoje życie. I dlatego jesteś Ty potrzebny w Kościele, żeby Pan Bóg działał w Twoim życiu, żebyś mówił, jak to Pan Bóg zmienia Twoje życie. A możesz przez to, co powiesz, może Duch Święty zadziała w czymś sercu. Moi kochani, się pomodlę i zakończymy nabożeństwo. Jeżeli chcesz inwestować w to, co ma Pan Bóg dla Ciebie, patrz na Niego. Żyj tym, co On ma dla Ciebie. Korzystaj z oliwy, którą On wylewa na Twoją głowę i z rosy, którą On daje. I nie daj się zwieść drobnymi 30 sekundami, bo one pasują do Twoich marzeń, do Twoich potrzeb i wypełniają Twoje serce. I gdzieś 15 lat Twojego życia będzie w zaułku, w zamieszaniu, a być może zrujnowane. Nie daj się zwieść. Słuchaj tego, co Pan Bóg ma Ci do powiedzenia. Słuchaj głośno i wyraźnie tego, co On mówi. Jak nie jesteś pewny, proś jeszcze raz. A On Ci będzie wyraźnie mówił, bo ja wierzę w to, że Pan Bóg nie chce Cię zostawić bez odpowiedzi. Pan Bóg chce Ci za każdym razem odpowiadać na Twoje pytania. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś wielkim Bogiem, Panie Jezu, że Ty chcesz, żebyśmy inwestowali w nasze życie dobrze, Panie Jezu, i jedyną dobrą inwestycją to jest Jezus Chrystus, Boże. I za to chcę Ci podziękować, Panie Jezu, że przy Nim nigdy nie będziemy stratni, Panie Jezu, i że przy Tobie, Boże, zawsze zyskujemy, Panie Jezu. Niech Tobie będzie chwała. Bądź uwielbiony i wywyższony, mój Panie. Amen. Nasz Ojcze.